Nagrywa się. Dobrze. Powiedzcie proszę, czy widać? Czy wszystko jest w porządku? Widać, Arek. Dobra, dzięki. Ja tutaj, słuchajcie, mam pomocę. Dobra, no to kochani, lecimy. Wiem, że tutaj bardzo czekaliście na tą dzisiejszą prezentację. Ja nie ukrywam, że ja też, ponieważ to, co Wam dzisiaj pokażę, to jest takie moje malutkie dzieciątko, które tutaj udało nam się wspólnie stworzyć. Jestem niesamowicie dumna z tego projektu. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogę tutaj być z Wami, że możemy startować coś tak niesamowitego. Więc będę chciała Wam głównie dzisiaj przybliżyć tą naszą nadchodzącą markę Skin Mission. Wiem, że nie każdy tutaj był w niedzielę na naszej konferencji otwarcia. Więc ja bym chciała jeszcze tak pokrótce, szybciutko się przedstawić dla osób, które mnie nie znają. Katarzyna Rotter, jestem tutaj menadżerem marki, a pokrótce, od 9 lat jestem w branży beauty, 6 lat współpracowałam z gabinetami kosmetycznymi, a od 3 lat jestem skin ekspertem. I właśnie to bycie skin ekspertem tutaj pozwala mi dzisiaj występować przed Wami i mówić generalnie o skórze. Natomiast taka króciutka moja historia, również dla osób, które jeszcze nie miały możliwości, żeby poznać mnie bliżej. Taka króciutka historia. Poczekajcie, bo nie chcę mi się. O, teraz. Taka króciutka historia trzech zdjęć dosłownie. Ja jeszcze tak wyglądałam kilka lat temu. I w poszukiwaniu właśnie tego świętego Graala, w poszukiwaniu tej pielęgnacji, w poszukiwaniu tego produktu, w poszukiwaniu tego zabiegu, który pomoże mi wyglądać młodziej, ponieważ nie ukrywam, że w tamtych latach była to moja wielka zmora. Możecie mi wierzyć, że dzisiaj czuję się 15 lat młodsza, chociaż jestem 15 lat starszą osobą niż na tych zdjęciach. Widzicie mnie dzisiaj w kamerce. Więc zdecydowanie jestem zupełnie inną osobą, która ma zupełnie inną skórę. I ta historia, te trzy zdjęcia rozpoczęły moją przygodę ze skórą, moją przygodę z moją pasją, którą właśnie jest skóra. I dzięki temu, że ja sama poszukiwałam rozwiązań kosmetycznych, rozwiązań gabinetowych, rozwiązań produktowych, dzięki temu właśnie poszłam w kierunku tej skóry. Zostałam skin ekspertem. I tak od 3 lat zajmuję się skórą. Tu jest tylko taka próbka moich efektów. Więcej możecie znaleźć na mojej stronie www. Natomiast, żebyście też wiedzieli, z kim macie do czynienia i kto tutaj będzie Was szkolić i prowadzić w tych najbliższych dniach, miesiącach, latach. Otóż ja na co dzień pracuję z poważnymi problemami skórnymi. Wiedza dotycząca samej skóry, samych podstaw pomaga mi osiągać takie efekty, jakie tutaj właśnie przed sobą widzicie. Współpracuję ze skórami, które borykają się z trądzikiem, z przebarwieniami, z zaburzonym mikrobiomem. Również współpracuję z osobami, które po prostu chcą poprawić jakość swojej skóry. Więc tutaj pracujemy w zakresie anti-aging i tak to pokrótce wygląda. I teraz ta praca, to wszystko, co robiłam w ostatnich 3 latach, było takim moim ukoronowaniem właśnie tej mojej pasji, tej chęci pomocy innym. I nazwałam sobie to taką misją, że to jest taka moja beauty mission, czyli taka moja misja niesienia piękna, misja poprawy jakości życia, ponieważ na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że osoby, które borykają się z takimi problemami, mają niesamowicie niską samoocenę, źle się po prostu ze sobą czują. Więc ja tutaj z dumą mogę powiedzieć, że oprócz tego, że naprawiam skóry, to również naprawiam życie, tak jakby, tak? Komfort życia tych osób, więc z tego jestem niesamowicie dumna. I teraz podążając za tą misją, jak zwykle ja jestem takim zwierzakiem, który lubi się rozwijać, który lubi się uczyć, który lubi iść naprzód.
Więc takim kolejnym elementem na tej mojej drodze wymarzyłam sobie stworzenie linii kosmetycznej. I moi drodzy, dzisiaj z dumą realizuję to swoje marzenie, realizuję je wspólnie z Wami i oddaję Wam w ręce markę Skin Mission. I teraz tutaj kilka słów o tej marce, skąd to się wzięło, dlaczego Skin Mission, ponieważ to też nie jest bez powodu. Natomiast dajcie mi łyżka. Moi drodzy, skąd w ogóle nazwa Skin Mission? Bo ona, wierzcie mi, nie jest przypadkowa. Jako że cała ta moja droga, mojej pasji, mojej pracy z podopiecznymi, to zawsze sobie wymyśliłam, że to będzie takie beauty mission. Takie jest też hasło wiodące jakby mojej marki, ponieważ dla mnie beauty to jest taki element dwuznaczny. Beauty dla mnie to jest takie piękno zewnętrzne i piękno wewnętrzne. Piękno zewnętrzne to jest oczywiście to, co widzimy na skórze, tak? Czyli to, o czym przed chwilką powiedziałam, w momencie, kiedy my się ładnie czujemy ze sobą, tak? Czujemy się, że mamy zdrową skórę, to czujemy się pewni, pewne siebie, tak? Idziemy z podniesioną głową, jesteśmy szczęśliwe, zadowolone, cały świat wokół nas również jest zadowolony. Natomiast właśnie to piękno, takie wewnętrzne, to jest to, co przez to niesiemy, tak? Właśnie takie wzmocnienie, taka energia, taka pewność siebie. No i teraz, idąc za tą misją, nasza marka nie mogła się nazywać inaczej. Więc idąc za tą misją piękna, stworzyliśmy Skin Mission, czyli misja skóra. I teraz nawet, moi drodzy, to in, który jest w kółeczku, nie jest przypadkowe. Dlatego, że in, jak wiecie z języka angielskiego, to jest w, wewnątrz, tak? I teraz my chcemy, wspierając wasze piękno, młodość, urodę, my chcemy wchodzić głębiej. Chcemy wchodzić w waszą skórę. Chcemy pracować na poziomie każdej komórki waszej skóry. Dlatego nasze kosmetyki to są, no to jest coś więcej niż kosmetyki, tak bym tutaj powiedziała. Więc tak jak na tym zdjęciu widzicie, chcemy dotknąć każdej komórki, chcemy wejść w środek, chcemy pracować u podstaw, ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że wszystko zaczyna się od naszej bariery hydrolipidowej, naszego płaszcza hydrolipidowego. Jest to swojego rodzaju mur, który otacza, taki mur z cegiełek, który otacza waszą skórę, tak? I jeżeli ten mur jest szczelny i każda ta cegiełka jest na swoim miejscu, to wtedy wasza skóra jest zdrowa, wasza skóra jest piękna, wasza skóra jest nawilżona, wygładzona i nie ma żadnych problemów skórnych. Natomiast większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że bardzo łatwo jest naruszyć tą barierę hydrolipidową. Więc te cegiełki Wam wypadają z tego muru i wtedy jesteście bardziej narażeni, narażone na działanie substancji aktywnych, tak, które działają drażniąco, na działanie czynników zewnętrznych, tak, zanieczyszczenia, promieniowania, itd., itd. I teraz naszą misją jest, by ten Wasz mur z tych cegiełek był zawsze odbudowany do każdej z nich. I od tego będziemy zaczynać, ponieważ zaburzona bariera hydrolipidowa jest początkiem wszystkich problemów, powoduje, że nasza skóra szybciej się starzeje, a tego byśmy, moje panie, nie chciały, prawda? Więc tutaj, tak jak powiedziałam, Skin Mission to jest coś innego. My działamy wewnątrz, wchodzimy w te problemy skórne, tak? Chcemy przez tworzenie kolejnych linii. Zaczynamy od takich kilku kosmetyków, tak? Natomiast my patrzymy dalej, patrzymy szerzej i chcemy wchodzić w te problemy głębiej, tak? Chcemy też, żeby te nasze produkty były inne niż produkty, które są na rynku. Tutaj dzięki temu, że jesteśmy w stanie je tworzyć i produkować od samych podstaw, to mogę Wam tylko powiedzieć, że ja sobie po prostu nie mogłam wymarzyć lepszego wsparcia, lepszego miejsca, ponieważ wiem, że z wiedzą, z wizją, którą mam dla Was, którą mam związaną z tą marką, to wiem, że stworzymy produkty niesamowite. No i teraz co?
Ja sobie tutaj zobaczę na czat, a wy mi napiszcie, czy wy jesteście gotowi, żeby poznać, co my za produkty mamy. Gotowi? Jesteście ciekawi? Kto jest ciekawy, wpiszcie w czacie, co przygotowaliśmy dla was. Słuchajcie, ja nadmienię, że cały proces tworzenia, gdzie, tak jak mówię, to wszystko, co stworzyliśmy, zaczęło się od logo, zaczęło się od misji, zaczęło się od całej tej wizji, jaką mamy, to wszystko to był cały proces. Tutaj nie ukrywam, że panowie nie mieli ze mną łatwo, ponieważ przerobiłam setki próbek i wybrałam tylko te, które były najlepsze, które były najciekawsze. Więc tutaj, moi drodzy, naprawdę oddaję w Wasze ręce niesamowite produkty. No to dobra, słuchajcie. Jak już jesteście tacy chętni, no to lecimy z tym światem. Moi drodzy, wspomniałam Wam o tym, że musimy działać od podstaw. Więc pozwólcie, że zacznę od produktu, który jest podstawą. Ja dzisiaj Wam wrzucę oczywiście tylko spoiler, ponieważ w momencie, kiedy te produkty wejdą na sklep, to myślę, że tutaj wejdziemy sobie w składy, wejdziemy sobie w stosowanie. Natomiast dzisiaj to, co Was najbardziej interesuje, co tak naprawdę będziemy w tej ofercie mieli. Moi drodzy, przedstawiam Wam pierwszy produkt linii Skin Mission o nazwie Silky Clean i jest to nawilżający żel do mycia twarzy. I teraz jest to żel znowu inny niż wszystkie. Oprócz tego, że delikatnie i skutecznie będzie usuwać wszelkie zanieczyszczenia, to jest on niesamowicie właśnie delikatny dla skóry. Mogę Wam tutaj powiedzieć, że ja testowałam te nasze produkty w warunkach ekstremalnych, powiedziałabym. Dlatego, że w momencie, kiedy miałam próbki tych wszystkich produktów, to akurat byłam po kwasach, a jak wiecie, po kwasach ta skóra troszeczkę schodzi. No i stwierdziłam, że to jest rewelacyjny moment, żeby wszystkie te produkty przetestować, ze względu na to, że skóra po kwasach jest wrażliwa, skóra po kwasach jest troszkę podirytowana. Więc stwierdziłam, że nie ma lepszego momentu, żeby je przetestować. I jakie było moje cudowne zaskoczenie, i dlatego właśnie tutaj zaczynamy od żelu, ale za chwilę będą kolejne produkty. Przetestowane w warunkach ekstremalnych, moi drodzy, nawet na mojej obchodzącej skórze, podrażnionej, zaczerwienionej, ja nie odczułam po myciu, po tonizacji, po serum, po kremie ani jednej igiełki. Więc tutaj możecie być pewni, że jest to linia wysoce skuteczna, natomiast wysoce delikatna, która świetnie się sprawdzi również u skór wrażliwych, a wiemy, że takich skór bardzo dużo jest. Dlaczego? Ponieważ mamy nieodbudowaną barierę hydrolipidową. Wracamy do tematu. Moi drodzy, nawilżający żel do twarzy. Oprócz tego, że macie tutaj delikatne i skuteczne oczyszczanie, to jest tutaj nawilżający kwas hialuronowy, który będzie wiodącym składnikiem aktywnym w tym żelu. Więc to jest coś więcej niż tylko żel myjący. Kolejne ważne składniki aktywne, no aloes i depantenol. Z czym kojarzy nam się aloes i depantenol? Również z otulaniem, z nawilżaniem, z łagodzeniem podrażnień. Oprócz tego, że skóra będzie po tym żelu odpowiednio oczyszczona, to będzie też miękka, wygładzona, będziecie mieli poczucie komfortu, nie wystąpi u Was ściągnięcie. Więc to jest nasz Silky Clean. Myślę, że on tutaj w Waszych domach zagości na zawsze, ponieważ żel myjący jest jakby podstawą pielęgnacji i samo oczyszczanie skóry również jest bardzo ważne w tej codziennej rutynie, żeby nasza skóra odpowiednio przyjęła składniki aktywne i żeby przede wszystkim była zachowana bariera hydrolipidowa. No to lecimy dalej. W momencie, kiedy oczyścimy skórę, jaki jest kolejny krok? Kolejnym krokiem jest tonizacja. I teraz tutaj również z dumą przedstawiam Wam Soothe Fresh, czyli tutaj jest łagodzący tonik aloesowy.
Jak zwykle jest to tonik inny niż wszystkie. Przede wszystkim znajdziecie tutaj bogactwo składników naturalnych, tak? 97% składników naturalnych. Przyjemne odświeżenie, łagodne przede wszystkim odświeżenie dla skóry. Ten tonik będzie miał przede wszystkim działanie nawilżające, działanie łagodzące, czyli odświeży Wam delikatnie skórę. Natomiast co jest tutaj ważne, to będzie też produkt, który idealnie będzie przygotowywał Was do kolejnych kroków pielęgnacji, tak? Ponieważ wszystko musi mieć swoją sekwencję. Ja też będę Was uczyła, w jaki sposób prawidłowo stosować tą pielęgnację, ponieważ nawet najlepszy produkt, który jest stosowany w nieodpowiedni sposób, może nie zrobić takiego efektu na skórze. Więc mamy już ze sobą dwa elementy, czyli mamy skórę oczyszczoną. Mamy żel do mycia twarzy i mamy łagodzący tonik aloesowy. No to co? Lecimy dalej. Kolejnym absolutnie genialnym produktem, w którym moje panie gwarantuję, że się zakochacie, ponieważ ja się zakochałam od pierwszej mgiełki, od pierwszej chmurki, która opadła na moją skórę, to jest rewitalizująca mgiełka nawilżająca. Jest to niesamowicie ciekawy produkt, który ma przede wszystkim bogactwo zapachowe. W momencie, kiedy aplikujemy tą mgiełkę na twarz, jest niesamowity element takiego odświeżenia, takiej rewitalizacji, a w środku mamy zastrzyk witamin. I tutaj to będzie absolutny, przypuszczam, must have każdej z Was i myślę, że to będzie pierwszy produkt, który włożycie do koszyka. Skóra jest pięknie nawilżona, pięknie odświeżona, mięciutka po tej mgiełce. Niesamowite uczucie w momencie, kiedy wstajecie rano i aplikujecie tą mgiełkę na swoją twarz. A co jest ciekawe, jest to bardzo fajny element, który wykorzystamy sobie jako primer pod krem i pod serum. Nie wiem, czy spotkałyście się z takim zastosowaniem, natomiast teraz właśnie to jest takie nowoczesne trendy, taki najnowszy kierunek działania, że jeszcze pod serum, jeszcze pod krem stosuje się primer, który również zawiera bogactwo, tak jak w naszym przypadku, witamin, które powodują, że dany krem czy dane serum jeszcze piękniej się wchłania, skóra jest jeszcze bardziej nawilżona i te składniki aktywne jeszcze intensywniej działają. Sprawdzę może czat, co tam się dzieje na czacie. Co już tutaj mamy ciekawego, moi drodzy? Który z produktów na razie skradł Wasze serce? Napiszcie mi na czacie. Żel, tonik czy mgiełka? Bo na razie, moi drodzy, się rozkręcamy. My jesteśmy dopiero przy primerze i przy oczyszczaniu skóry. Okej, okay, mgiełka. Tak jak mówiłam, słuchajcie, widzę, że tutaj całe trio już jesteście w nim zakochani, więc dobra. Wszystko. Oj, to jest najlepsza odpowiedź. Wszystko po kolei. Dobra, no to co? Lecimy dalej w takim razie. Moi drodzy, moje drogie, jak już mamy skórę oczyszczoną, to teraz czas na pierwszy z kremów. I tutaj nie ukrywam, że moim zamysłem było stworzenie kremu, który będzie kremów tak naprawdę, bo za chwilkę jeszcze zobaczycie dwie kolejne propozycje, tak by każda ze skór, każdy typ skóry był szczęśliwy, zadowolony i znalazł tego swojego świętego grala. Zacznijmy od bogatego kremu łagodzącego All Day Comfort. All Day Comfort, dlatego że to będzie taki całodniowy, 24-godzinny, ja bym to nazwała taka 24-godzinna pierzynka. To jest krem, który ma, znajdziecie w nim bogactwo naturalnych składników. On niesamowicie regeneruje naszą skórę. Jest to taka, ja go nazwałam pierzynką, która nas otula, która zapobiega przesuszeniu skóry. Z pewnością będzie on idealny właśnie dla skór suchych i wrażliwych, ale też dla takich, które z wiekiem coraz bardziej się przesuszają. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale czasem tak jest, że po prostu gonimy to nawilżenie i nie jesteśmy w stanie znaleźć produktu, którym jesteśmy tą skórę w stanie nawilżyć. Więc taki właśnie będzie
All Day Comfort. To będzie krem, który będzie utrzymywał nawilżenie Waszej skóry, będzie wzmacniał barierę hydrolipidową, czyli odbudowujemy cegiełki i przede wszystkim będzie tutaj zapobiegał transepidermal water loss, czyli transepidermalnej utracie wody z naskórka, co jest niesamowicie ważnym procesem w kontekście skóry, żeby skóra była zdrowa, nawilżona. To wszystko, to całe nawilżenie musi się w tej skórze trzymać. Więc jest to bardzo przyjemny, pięknie pachnący krem, który z jednej strony jest delikatny w aplikacji, a z drugiej strony, tak jak powiedziałam, tworzy taką chmurkę, taką pierzynkę, która będzie tą skórę na bieżąco trzymać w pełnym nawilżeniu. No i teraz przejdźmy sobie dalej do kolejnego kremu. Kolejny krem. Cały czas jeszcze utrzymujemy się w okolicach pielęgnacji dziennej. To Daytime Hydration, czyli nawilżający krem odżywczy. Nie ukrywam, że jest to moja perełka. To jest taki krem, który zdecydowanie zdobył moje serce. Muszę Wam też powiedzieć, zanim jeszcze wejdę w szczegóły tego kremu, że ja w ostatnim czasie ze względu na mój stan zdrowia i obniżenie odporności. Za tym idzie też fakt, że skóra się przesusza. I miałam taki właśnie moment, że goniłam to nawilżenie i nie potrafiłam złapać tego balansu. Moja skóra też była taka troszeczkę matowa, osłabiona. No i właśnie przyszło mi zacząć testować nasze produkty i powiem Wam, moi drodzy, że niesamowitym jest. Ja pracuję z kosmetykami na co dzień. Ja przetestowałam tonę różnych kosmetyków, tonę różnych zabiegów i moje szafy pękają, uginają się półki pod kosmetykami różnymi. I muszę Wam powiedzieć, że testując przez miesiąc te nasze kosmetyki, linię Skin Mission, muszę Wam powiedzieć, że ja nie pamiętam, kiedy ostatnio moja skóra była taka gładziutka, była pięknie rozjaśniona. Ja dzisiaj, moi drodzy, oprócz make-upu na oczy i usta, ja w ogóle nie mam nic na sobie, jeżeli chodzi o makijaż. Więc chciałam Wam pokazać, w jaki sposób ta moja skóra pięknie się błyszczy, w jaki sposób ona wygląda na taką świeżą i napiętą. To był niesamowity miesiąc. To był niesamowity miesiąc i to również potwierdza, że możecie być pewni, możecie być pewne, że wasze skóry naprawdę zmienią się nie do poznania. Okej, bo tutaj troszkę jakby ten daytime hydration mnie poniósł, ale bardzo słusznie, bo jest niesamowitym kremem. Przede wszystkim jest to taka, ja to nazwałam sobie taką poranną dawką intensywnego nawilżenia. Jest to bardzo lekki w konsystencji, pięknie pachnący krem. Głównym tutaj składnikiem wiodącym są ceramidy zamknięte w liposomach. Ceramidy to są, moi drodzy, takie, to są właśnie te cegiełki, tak, które odbudowują nam cement międzykomórkowy. I właśnie te ceramidy sprawiają, że te cegiełki nam się odbudowują, przez co skóra jest wygładzona, przez co trzyma się nawilżenie w naskórku. Więc tutaj głównym wiodącym składnikiem będą ceramidy. Ten krem to przede wszystkim taka regeneracja, wygładzenie, wyrównanie kolorytu. Skóra po nim nabiera takiego intensywnego glow, przy czym się nie świeci, tak? Bo są tutaj na pewno właścicielki skór tłustych, którym glow kojarzy się niestety tylko z sebum. Więc niesamowicie lekki, skuteczny krem, nadający skórze takiej niesamowitej świeżości, a przede wszystkim za tymi wszystkimi walorami, powiedziałabym, dotykowymi, idzie silne działanie przeciwstarzeniowe, napinające, regenerujące tą naszą skórę, tak? Więc myślę, że dzień już możemy skończyć. I teraz przechodzimy do produktu, do kosmetyku, który ja jako pierwszy zatwierdziłam i jako pierwszy, chociaż dostałam taką bardzo malutką próbeczkę,
to już po pierwszej aplikacji powiedziałam tak, 3 razy tak. Ja chcę mieć ten produkt. My musimy koniecznie mieć ten produkt. I tym produktem, moi drodzy, moje drogie, jest Night Time Recovery. To jest intensywny krem naprawczy. Bardzo, bardzo, bardzo intensywna nocna regeneracja. Tutaj oprócz ceramidów znajdziecie bogactwo również peptydów. No i teraz taki krótki przystanek, czym są peptydy? Ceramidy, tak jak przed chwilką powiedziałam, to są te cegiełki, które odbudowują naszą skórę. Natomiast peptydy to jest silne działanie anti-aging, to jest pobudzanie kolagenu, elastyny. Peptydy są takim malusieńkim składnikiem, to są, ja zawsze mówię, to są takie malutkie kuleczki, które działają w naszej skórze na zasadzie takiej, że właśnie pobudzają, boostują te nasze fabryki kolagenu i elastyny, czyli fibroblasty, tak żeby te fibroblasty nie szły na emeryturę, nie spały, tylko cały czas nam pracowały. Więc to jest, peptydy to jest mocny boost, jeżeli chodzi o regenerację, jeżeli chodzi o produkcję kolagenu i elastyny, jeżeli chodzi o działanie silnie przeciwzmarszczkowe, silnie ujędrniające, silnie regenerujące. Więc jak jeszcze połączymy to z ceramidami, to może się wydarzyć tylko jedno. Odbudowa cementu międzykomórkowego, o którym już wcześniej wspomniałam. Ten krem, oprócz tego, że silnie spełnia swoje zadanie, jeżeli chodzi właśnie o procesy, które zachodzą w skórze, silne działanie przeciwzmarszczkowe przede wszystkim też będzie miał, a tutaj myślę, że to nas, moje drogie panie, interesuje najbardziej, to przede wszystkim to jest to wygładzenie i ujędrnienie. Ja słuchajcie, po aplikowaniu tego kremu, po testowaniu tego kremu, przez cały dzień miałam takie coś. Pojechałam, ponieważ ten krem, w momencie, kiedy ja go zaaplikowałam, dziewczyny, zobaczycie, jak będziecie miały pierwszą aplikację i jak dotkniecie tego kremu. To jest coś niesamowitego. I w momencie, kiedy ja go zaaplikowałam, to ta moja skóra była cały czas nawilżona, tak jakbym 5 minut temu nałożyła krem. Ja obudziłam się rano, ta moja skóra nadal była nawilżona i gładziutka. Wygładzenie jest ogólnie po całej tej naszej serii. Wygładzenie skóry, poprawa struktury skóry jest niesamowita. I tak jak wcześniej wspomniałam, mnie jest ciężko czymś zaskoczyć, ale tutaj wszystkie te elementy zaskakują mnie niesamowicie. I teraz najlepsze było to, że poszłam do mojej mamy, no i siedzę i tak sprawdzam, czy krem nadal działa. No i moja mama mówi: Kasia, a ty robisz co? Ja słuchajcie, gdzie nie poszłam, to ja cały czas tą skórę dotykałam, bo ona była tak aksamitnie delikatna i tak aksamitnie wygładzona, więc to będzie krem nocny. Przy czym on jest bardzo opcją lekką, więc tutaj nie obawiajcie się, to nie jest ciężki krem, tylko to jest bardzo lekki krem, który będzie świetnym uzupełnieniem mgiełki, ale również będzie świetnym uzupełnieniem serum. No i teraz dziewczyny, dobra, zerkam na czat i ciekawa jestem, który z kremów już tutaj Was najbardziej zainteresował i skradł Wasze serce. All Day Comfort, Daytime Hydration czy Nighttime Recovery? Okej. Okay. Kosmetyki są przeznaczone dla wszystkich. Panowie też coraz bardziej dbają o siebie. Okej, okay, ten nocny, nadal wszystkie. Dobrze. Okej. Okay. Myślę, że tutaj większość z nas zacznie od kremu nocnego, ale pamiętajcie, że pielęgnacja dzienna też jest niesamowicie ważna, więc myślę, że tutaj też jeden z tych kremów sobie wybierzecie. Dobra. No i teraz, jak jesteśmy jeszcze tutaj na czacie, to powiedzcie mi teraz, moje drogie, moi drodzy, jak już mamy oczyszczanie skóry, mamy mgiełkę, mamy kremy, to czego nam brakuje? Co tak jeszcze w pielęgnacji jest popularne? Czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam serum. Tak, moi drodzy, brakuje nam serum.
I teraz powiem Wam i pokażę dwa kolejne produkty, które są niesamowite w swoim składzie. Są niesamowite ze względu na to, że pięknie jakby będą działały jako uzupełnienie, tak, tych produktów, które do tej pory, tych kosmetyków, które do tej pory wymieniłam. I pierwszym z nich jest Power Hyaluron. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, my w Skin Mission chcemy celować w składniki aktywne, które dają skórze najwięcej wartości, które są najbardziej pożądane na rynku, więc tak jak już wcześniej wspominałam, że tutaj się u nas gdzieś te ceramidy, peptydy gdzieś się przewijają, teraz czas na kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy z perspektywy skóry jest to jeden z najważniejszych składników aktywnych. Tak jak kolagenu nie mamy na zawsze, tak niestety kwasu hialuronowego również nie mamy na zawsze. A tutaj taka ważna informacja dla osób, które borykają się z niedoczynnością tarczycy, które cierpią właśnie z powodu tego, że ich skóra cały czas jest sucha. Ona nie jest sucha bez powodu, tak? W momencie, kiedy mamy niedoczynność tarczycy, mamy właśnie upośledzoną produkcję kwasu hialuronowego. A więc my cały czas musimy ten kwas hialuronowy działać. Kwas hialuronowy, co nam daje? On nam daje nawilżenie, daje też zatrzymanie odpowiedniego nawilżenia w naskórku, więc oddaję w Wasze ręce, moje drogie, moi drodzy, Power Hyaluron. Jest to serum, które jest silnie ujędrniające i będzie miało działanie silnie przeciwstarzeniowe. Znajdziecie tutaj trzy rodzaje kwasu hialuronowego, który oprócz tego, że będzie Wam dawał dawkę, czyli silny zastrzyk tego nawilżenia, będzie również wzmacniał mocno strukturę skóry, tak? Struktura skóry, czyli na co to będzie wpływało? Na to, że będzie ona elastyczna i będzie ta skóra sprężysta. Taka ciekawostka odnośnie samego nawilżania. Ja zawsze mówię, moi drodzy, moje drogie, że podstawą działania anti-aging, tak, jest przede wszystkim nawilżanie skóry. Ponieważ w momencie, kiedy nasza skóra jest nawilżona, to bez względu na to, jaką my mamy mimikę i jak my się uśmiechamy i ruszamy naszą twarzą, to w momencie, kiedy skóra jest sucha, kiedy skóra nie ma właśnie tej jędrności, nie jest elastyczna, to za każdym razem, kiedy my podnosimy czoło, uśmiechamy się, to ta skóra nam się zagniata, zagniata, zagniata. I tworzą się tak zwane suche zmarszczki, albo też można powiedzieć dynamiczne zmarszczki, tak? Mimiczne. No i teraz odpowiednie nawilżenie, które ja zawsze nazywam krokiem numer jeden do niestarzenia się, jest niesamowicie ważne, dlatego że jeżeli wy macie skórę odpowiednio nawilżoną, to ona działa, moi drodzy, jak sprężynka. Czyli za każdym razem, kiedy ja podniosę to czoło, a ja tą skórę mam nawilżoną, to moja skóra wraca jak sprężynka i ja jej nie daję przestrzeni w ogóle do tego, żeby ona mi się zagniatała, tak? Więc tutaj to będzie niesamowite serum. Będziecie je mogły wykorzystać zarówno na noc, jak i na dzień. Tutaj już wedle uznania. Ja oczywiście zawsze lubię, jak wszystkie te sera aktywne działają na moją skórę w ciągu nocy. I teraz oprócz tego działania ujędrniającego, silnie nawilżającego, dzięki świetnej kompozycji tych trzech rodzajów kwasu hialuronowego, tak? Tutaj nie będę dzisiaj wchodziła w szczegóły, ale rozwiniemy to na kolejnym szkoleniu. To przede wszystkim też to serum i kwas hialuronowy będą sprawiały, że poprawi Wam się też przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Co za tym idzie? Wszystko, co nałożycie na to serum, będzie lepiej działało, tak? Więc zobaczcie, jaką synergię działania stworzyliśmy, tak? Oprócz tego, że połączyliśmy w odpowiedni sposób te składniki aktywne, to przede wszystkim sam system działania, tak? Od samego początku, moi drodzy, od umycia, poprzez tonizację, poprzez mgiełkę, to jest wszystko przemyślane, tak, żeby każdy z tych kroków dawał Waszej skórze coś innego i tak, żeby po zakończeniu tego całego rytuału
żebyście mogli powiedzieć, to jest ten efekt wow. I teraz kosmetyk, który również, jak miałam okazję go testować, zobaczyłam skład i miałam okazję go dotknąć, to też powiedziałam, że zdecydowanie ten produkt musimy mieć w naszej ofercie. I teraz drugie serum, które Wam z przyjemnością przedstawiam, jest to barierowe serum przeciwstarzeniowe Supreme Collagen. I teraz, tak jak wcześniej powiedziałam, że będziemy bazowali na składnikach, które są kluczowe dla zdrowia, dla utrzymania skóry na odpowiednim poziomie, tak, żeby była piękna, żeby się nie starzała, to jednym z tych składników jest również kolagen. O kolagenie wiemy dużo. Kolagen jest, powiedziałabym, obecny wszędzie. Więc teraz kolagen ma za zadanie utrzymanie naszej skóry w zdrowiu, utrzymanie naszej skóry nawilżonej, elastycznej, jędrnej. No i przede wszystkim kolagen nie jest nam dany na zawsze, tak? My jak się rodzimy, to tą bateryjkę kolagenu mamy naładowaną na 100%, natomiast z biegiem lat z tej bateryjki, tak jak rozładowuje nam się telefon, tak również z tej bateryjki zaczyna nam tego kolagenu ubywać. I teraz po 25 roku życia my potrzebujemy go cały czas tyle samo, a czasami więcej, a niestety produkujemy go coraz mniej. I tu w tym momencie startuje proces starzenia się naszej skóry, tak? Kolagen to jest nic innego jak taka siateczka pod skórą, która utrzymuje naszą skórę jędrną, nasz owal napięty, więc powiedziałabym, że kolagen jest absolutnie składnikiem aktywnym niezbędnym i również nie mogło go tutaj w naszej kolekcji zabraknąć. Co też go wyróżnia? Jak wiecie, na rynku znajduje się dużo przeróżnych kolagenów, przeróżnych kompozycji kolagenowych, przeróżnego pochodzenia. Coś, co mnie tutaj urzeka w tym produkcie i wiem, że będzie bardzo skuteczny, to są wysoko skoncentrowane składniki aktywne. I tutaj moi drodzy, kolagen mamy na pierwszym miejscu INSEE. Czyli w pierwszym miejscu składu mamy kolagen. Dopiero później jest woda. Więc wyobraźcie sobie, jaką moc będzie miało działanie tego produktu, jak bardzo jest on skoncentrowany, jak bardzo jest on przemyślany. Przede wszystkim to będzie produkt, który wygładzi Wasze zmarszczki, tak? Będzie wpływał na ich stopniowe wypełnianie. Przede wszystkim jest to serum, które będzie zwalczało oznaki starzenia się skóry, ale dla młodszej grupy wiekowej będzie również świetnym produktem, który będzie zapobiegał starzeniu się Waszej skóry. I już tutaj dziewczynom 25-30 bardzo zazdroszczę, że macie ten produkt, ponieważ będziecie miały przez długie, długie lata skórę w pięknej kondycji. Jest to formuła lekkiego mleczka, jest to bardzo delikatny produkt, bardzo delikatny i w swoim składzie, i właśnie w aplikacji. I nie ukrywam, że on w połączeniu z resztą tutaj kolekcji naszej linii Skin Mission sprawił, że ta moja skóra od miesiąca 6 tygodni jest w niesamowitej kondycji i bardzo często gdzieś po trasie osoby pytają mnie, czy ja jestem po jakimś zabiegu liftingującym. A ja jestem po naszej liftingującej linii Skin Mission. Dobrze, co oprócz tego? Oprócz tego znajdziecie tutaj również elementy, które wpływają na to, że ta skóra jest silnie odbudowana, jest silnie zregenerowana. No i przede wszystkim, tak jak mówię, kolagen, przeciwstarzenie, silne działanie przeciwstarzeniowe tego produktu. No i oczywiście jest przepiękny na noc z Nighttime Recovery. To mleczko plus lekki krem Nighttime Recovery. Skóra jest bajeczna po prostu rano. Dobra, no to co? Czas podsumować sera. Wchodzę na czat. I teraz co? Power Hyaluron czy Supreme Collagen?
który jest tutaj dla Was zwycięzcą, który kosmetyk macie ochotę w pierwszej kolejności wrzucić do koszyka. Słuchajcie, tego jest tutaj na tyle ta kompozycja tutaj tych naszych składników aktywnych i na tyle ta kombinacja całej linii, na tyle jest właśnie tutaj zmontowana. A no widzę, że tutaj kolagen rządzi. Okay. Oczywiście power i na zmianę serum kolagenowe jak najbardziej. Dokładnie tak stosowałam te kosmetyki na wieczór. Okay. Supreme. Jeden i drugi. I teraz, moi drodzy, moje drogie, zobaczcie od samego początku, jak zaczęłam wyświetlać te kosmetyki. Nie wiem, czy wy czujecie, jaką synergię one tworzą. Czy macie wrażenie, że jeszcze jakby czegoś brakuje skórze? Nie. Kremy dostarczą wam bogactwo składników aktywnych, mgiełka dostarczy kolejne bogactwo. A sera uzupełnią i będą tylko taką wisienką na torcie całej tej naszej kolekcji. Mamy oczywiście jeszcze produkty, kosmetyki, które będziecie z czasem poznawać. Ja tutaj Wam absolutnie nie mogę nic zdradzić. Ewa, tak, oczywiście szykujemy dla Was świąteczną propozycję pod oczy. Natomiast chciałam jeszcze na końcu, zostawiłam sobie taki ciekawy kosmetyk, który będzie waszym elementem codziennego życia, codziennej pielęgnacji. Natomiast chciałam go dzisiaj tak wkrótce przedstawić, ponieważ przez cały czas opowiadania o tych kosmetykach staram wam się stworzyć jakby wizję ich niepowtarzalności, wizję ich niesamowitości, powiedziałabym. I teraz chciałam Wam tutaj powiedzieć coś o żelu pod prysznic, który znowu nie będzie zwyczajnym żelem. Będzie edycja dla kobiet i dla mężczyzn. Tutaj akurat w tle widzicie czarną butelkę, która będzie przeznaczona dla panów. Panie będą miały w ładnej białej butelce, będą miały swój żel pod prysznic. I tutaj znowu Harmony Bath to jest coś więcej niż żel pod prysznic. Przede wszystkim zawarliśmy tutaj wyjątkowe kompozycje zapachowe i tutaj dla osób, które lubią po prysznicu pięknie pachnieć, no to tutaj będziemy mieli dla Was prawdziwą niespodziankę, ponieważ mamy dwa zapachy, piękne kompozycje znanych perfum, które właśnie umieściliśmy tutaj dla Was, żeby ta kąpiel, żeby ten prysznic był czymś więcej niż tylko kąpiel. Natomiast będzie też to coś więcej niż tylko kąpiel, ze względu na to, że mamy tutaj delikatne składniki myjące i będzie tutaj przede wszystkim też kompozycja składników, które będą nawilżać, regenerować tą Waszą skórę, ale też sprawią, że ona będzie taka naenergetyzowana i świeża, natomiast myślę, że tutaj najbardziej wasze serce zdobędzie zapach tego kosmetyku, więc jestem pewna, że już niedługo będzie stał w waszych łazienkach. Myślę, że same opakowania również wydadzą się wam gustowne, ponieważ staramy się, żeby wszystko było idealne od A do Z. Moi drodzy, jest jeszcze szereg kosmetyków, które dla Was przygotowaliśmy. Natomiast chciałam wyłuskać taką esencję, zdradzić Wam takie moje najlepsze, największe perełki tej naszej linii Skin Mission. Więc na Harmony Bath zakończymy. I teraz napiszcie mi proszę na czacie, jak podoba Wam się nasza linia Skin Mission. Same top 1, Agnieszko, tak. Dokładnie same top 1. Tutaj będziecie sobie mogły oczywiście dowolnie komponować te składniki, dowolnie komponować te kosmetyki. Okej. Okay. Cieszę się bardzo.
Cieszę się bardzo, powiem Wam szczerze, że ja się też niesamowicie ekscytuję, ponieważ jest przewidywany żel do higieny intymnej. Moi drodzy, mamy przewidziane niesamowite produkty dla Was. Bardzo ciekawe linie. Ta linia, która teraz będzie, te kosmetyki, które będą, premiera już wkrótce. Te kosmetyki, które teraz będą dostępne dla Was, to są takie kosmetyki, od których ja bym chciała zacząć, ponieważ oczywiście będziemy sobie pracowali nad problemami skórnymi, tak? I tak jak pamiętacie z niedzielnej prezentacji, my będziemy mieli pigment control, będziemy mieli acne control, będziemy mieli kosmetyki do włosów. Również kosmetyki, które będziemy rozszerzać tą naszą linię Age Control. Natomiast dlaczego też ja wybrałam te kosmetyki? Ponieważ to jest właśnie takie przygotowanie skóry do tego, żeby zrobić z nią kolejne kroki. Więc tak jak zauważyliście w tej prezentacji, tutaj przewijała się cały czas właśnie regeneracja, odbudowa, nawilżenie. Dlaczego też mówię o tych aspektach właśnie w tym kwartale, tak? W kwartale jesień-zima, w sezonie jesień-zima, ponieważ Aniu, zdecydowanie warto czekać, gwarantuję Ci to. I teraz, dlaczego będziemy się na tym skupiać? Dlatego, że jesteśmy po lecie i my tą skórę musimy odpowiednio sobie przygotować, tak? Więc my musimy ją teraz odpowiednio zregenerować, odbudować barierę hydrolipidową i wtedy będziemy mogli wchodzić w kolejne elementy. Więc dlatego jest to też tak stworzone, byście teraz na swoich półkach mieli te kosmetyki. A później z biegiem czasu będziemy dokładać kolejne elementy. Moi drodzy, myślę, że to na dzisiaj dosyć emocji. Widzę, że tutaj czat płonie. Ja się niesamowicie z tego cieszę, ponieważ, tak jak Wam powiedziałam, mucha nie siada. Naprawdę, to są takie kosmetyki, które. No nie wydawało mi się, że jeszcze coś jest w stanie na mnie zrobić wrażenie. Ja oczywiście będę, jak tylko linia wejdzie na sklep, ja będę Was wtajemniczać w składniki, w tajniki tych kosmetyków, tak żebyście mogli się jak najlepiej poruszać, jak najlepiej dobierać dla swoich klientów te kosmetyki. Natomiast no to jeszcze odrobinkę proszę zaczekajcie na to. Ja zobaczę, czy tutaj jeszcze coś mamy, jakieś pytania. Myślę, że tutaj Mateusz to śledzi. Dobra. Moi drodzy, w takim razie ja chciałabym Wam serdecznie za dzisiaj podziękować. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zaśniecie, że będziecie oczekiwać z niecierpliwością tych kosmetyków, kiedy wejdą na sklep. Mam też nadzieję, że będziecie równie zadowoleni z tej naszej linii, jak ja jestem, równie szczęśliwi, że wasza skóra będzie pięknie wyglądać, będzie zdrowa, będzie odbudowana. Możecie mnie śledzić na bieżąco. Ja też różne rzeczy na co dzień mówię, komentuję na moim Instagramie i są to tutaj takie główne moje social media, na których działam. Tam możecie mnie bliżej poznać, możecie też korzystać z mojej wiedzy. Staram się nagrywać rolki, nagrywać storki. Mówię o różnych takich aspektach, więc myślę, że tutaj też dla siebie coś wyciągnięcie. Akurat może będę mówiła o jakimś elemencie, z którym ty masz do czynienia, z którym ty masz problem. Więc myślę, że to, co będziemy robili na naszych szkoleniach i też to, co znajdziecie, jeżeli chodzi o moją osobę w internecie, myślę, że to też będzie się fajnie uzupełniać, więc zapraszam Was też tutaj do obserwowania. Bliżej możecie mnie również poznać przez moją stronę internetową, poznać moją pracę, z czym na co dzień mam do czynienia. I tutaj też to jest taka wiedza, którą ja na kolejnych szkoleniach, warsztatach, treningach będę Wam przekazywać. Więc ja zamykam prezentację. Ja zamykam prezentację. Mateusz, czy ty jesteś, czy ty możesz się włączyć?
Dziękuję Wam serdecznie. Ja również Wam dziękuję, że byliście. Jeszcze tutaj wejdę na chwilkę na czat. Renata, będą stworzone karty produktów w najbliższym czasie, więc jeszcze zanim wejdą na sklep, będziecie się mogli już zapoznać. Ok, dziękuję serdecznie. Dobrze, Mati jedzie samochodem, ale jest Marcin. Marcin, możesz proszę zatrzymać nagrywanie?